Bohaterem nowej wystawy malarskiej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej jest dziecko. Można na niej podziwiać portrety autorstwa malarki Aliny Sibery, doskonale znanej wieluńskiej publiczności z kamionowskich plenerów. Tak, na pewno sprawy od samego początku, jak wystawy są organizowane w muzeum, to my muzealnicy powtarzamy, że gdyby nie pani Alina Sibera, to nie byłoby plenerów, przynajmniej tak wielu, i nie byłoby później wystaw muzeum, że bardzo, bardzo wielki ukłon w stronę pani za nowe zaangażowanie, za to, że jest pani osobą bardzo sprawczą i świetną organizatorką. W trakcie wernisażu autorka zdradziła, że obecnie chętniej maluje ludzi niż pejzaże. Opowiadała także, dlaczego dzieci są tak wdzięcznym tematem jej prac. Stwierdziłam, że podobają mi się pejzaże wielu malarzy i jakoś mnie tak specjalnie do pejzażu nie ciągnie. On może być ewentualnie tłem, ale takim bardzo symbolicznym już tłem. Już nie bawię się w takie typowe malowania pejzażu. Kiedyś malowałam martwe natury, ale jak to jest po studiach, wszystkiego próbuję, prawda, i szuka siebie. No i odnalazłam siebie raczej w postaciach, chociaż portrety i dzieci malowałam bardzo wcześniej już, bo malowałam tylko, że w technice pastelowej. To już malowałam zaraz po studiach, nawet na studiach. Także to jest temat, który mnie interesował widocznie gdzieś tam i interesuje nadal. W otwarciu wystawy udział wzięły malarki skupione w grupie akwarelki działającej przy Wieluńskim Uniwersytecie III wieku, a także młode uczestniczki zajęć plastycznych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu. Na pytanie, co trzeba zrobić, aby tak pięknie malować, Alina Sibera odpowiedziała, że potrzebna jest odrobina talentu i mnóstwo pracy. Oprócz plamy, oprócz koloru jest rysunek. I ten rysunek później dopiero daje o sobie znać, jak malujemy realistycznie na przykład postać. Wtedy jest rysunek bardzo ważny w takim malarstwie. A proszę powiedzieć, czy pani, bo wiem, ale nie wszyscy wiedzą, czy pani robi najpierw szkice, czy nie? No to znaczy bezpośrednio na tak w szkicowniku nie, bezpośrednio na płótnie, tak. To jest wiadomo, że trzeba zrobić rysunek i jak mówię, ja maluję realistycznie, więc to wszystko musi być no takie jak rzeczywiście wygląda, tu nie ma żadnego symbolizmu, nie ma żadnych jakichś przekształceń, tu jest postać, która musi mieć swoje proporcje i swoją budowę i trzeba znać bardzo dobrze budowę człowieka, budowę ciała. Wystawę w muzeum można oglądać przez najbliższe 2 miesiące, u nas w szerszym wymiarze pojawi się oczywiście w kulturalnym temacie tygodnia.